this is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many. Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie w kolejnym dniu w piękny, no znaczy może tak średnio powiedziane, że w piękny poniedziałkowy poranek, bo słoneczko jest tam gdzieś za chmurami. Dzisiaj miał być zaćmienie słońca, ale ono będzie widoczne tylko i wyłącznie w Ameryce Północnej. Czasu polskiego to chyba będzie godzina 20, a ja liczyłam, że u nas też będzie widoczny, bo o tym zaćmieniu słyszałam już wczoraj. Ptasiory moje tutaj na swoim drzewie oczywiście są. Tutaj jest moja przepięknie kwitnąca magnolia, kocham i uwielbiam, ale jeszcze jej Wam chyba nie pokazywałam, jak ona rozkwitła, bo ona rozkwitła teraz jakoś momentalnie. Wczoraj wróciłam z zajęć, patrzę, a moja magnolia w pełnym rozkwicie i moje tulipy też zaczynają tutaj już kwitnąć, ale muszą to wszystko tutaj powypielać. I jeszcze jedną magnolię chcę sobie zakupić. Szukałam ostatnio w sobotę w Biedronce, ale chyba były takie podobne do tej mojej fioletowej, więc nie brałam, bo nie chcę mieć dwóch jednakowych. A jeżeli chodzi o drugą odmianę, bo była jedna sadzonka takiej białej magnolii, też przepiękna, ale tam bym powiedziała, że ktoś zamienił sadzonkę i zamiast magnolii to było coś innego, bo to nie było liście magnolii w tej drugiej, właśnie odmianie. A jeżeli chodzi o moje tulipy, to one jeszcze takie słabiutkie, ale pokażę Wam. Moje tulipy tu dopiero zaczynają tak rozkwitać, więc tu mam jeden. Tutaj też będzie kolejny. I tutaj też. I tutaj będzie. I one na razie tak jakby wszystkie były czerwone. Tutaj jedynie chyba będą żółte tulipy. A moja magnolia z bliska wygląda tak. Także jest bardzo ładna. Bardzo się cieszę, że zakwitła. To jest magnolia z Biedronki. Polecałam też Gosi. Mam nadzieję, że Gosi też się przyjęła ta magnolia i będzie jej kwitnąć. No bo tak ogólnie, no to wiecie, że te magnolie są jednak w sklepach ogrodniczych bardzo drogie. Czasami to i 5 dych trzeba dać za malutką sadzoneczką. A tutaj w Biedrze czekałam chyba za 2-3 lata, żeby mi zakwitła. No i w końcu się doczekałam. I teraz poluję na kolejną jakąś przepiękną odmianę. A jeżeli chodzi o tarasowe kwiaty, to te bratki z Kauflandu poprawiły się i bratki teraz wyglądają tutaj te maleńkie, tak? Wydaje mi się, że całkiem ładnie. Później gdzieś je umiejscowię, jak już będą przekwitać. Tulipany w donicy tak średnio, nie wiem, czy właśnie nie podmarzły. I kolejna donica wygląda tak, chyba teraz będą w Biedronce jakieś donice, mi się wydaje, po 5 dych, ale to nie jestem pewna, ale ja już kupować nie będę, a tu wygląda tak, jakby ktoś wskoczył i podlać muszą, widzą. No i skrzynia wygląda tak i muszę tutaj powypielać, bo zaczynają chwasty mi inwazyjnie tutaj narastać i dosypać ziemi. Dobra, ale nie będę u Was tym zanudzać, bo ja tylko tutaj, tak wiecie, zawsze o poranku robię sobie takie obchody. Tutaj też będzie tulip. I tutaj też będzie tulip. Zawsze o poranku robię sobie takie obchody i sprawdzam, co się gdzie tutaj dzieje, więc chwilowo widzę, że jest wszystko ok. Tutaj muszę włożyć rękawice i to też wyrwać. I ptasie radio cały czas nadaje. Dobra, słoneczko już tam coraz wyżej. Dzisiaj ma być u nas niby 26 stopni, ale no nie jestem pewna, czy będzie 26 stopni, bo niebo jest jakieś takie mocno zaciągnięte. Ale ja dzisiaj idę, działam dalej w moich truskawkach. I no i chyba tyle, bo w przyszłym tygodniu widziałam, że ma być załamanie pogody i będzie padał deszcz, który oczywiście też jest bardzo potrzebny, ale na razie chcę skończyć i później może sobie już padać i rozpuszczać moje nawozy. Także ja znikam, życzę Wam oczywiście cudownego dnia. Zapraszam na tego vlogusia, co się w nim będzie oprócz pielenia działo, to jeszcze nie wiem, ale na pewno coś się będzie działo. I coś leci po moim niebie, jak to Pawlak mówił.
Kto mu pozwolił na moje niebo wlatać? O, widzicie, chyba widzicie, tam sobie wlata na moje niebo. Dobra, znikam, bo czuję, że gadam od rzeczy. Idę czytać komentarze, odpisywać i później biorę się do roboty. Także cudownego dnia i miłego oglądania vlogusia życzę Wam. Widzicie, zapomniałam jeszcze o temperatur, a temperatur dzisiaj mamy o poranku 10 stopni, jest godzina 6.30. Śniadanko na dziś to bułeczka ze sklepu. Muszę stanąć wieczorkiem i upiec bułeczki z serka wiejskiego, bo już dawno nie piekłam. Do tego jest masło, bo inaczej to sobie kanapki nie wyobrażam. Serek łaciaty śmietankowy z papryczką, chili i z pomidorem. Do tego jest roszponka. Posieję też swoją, muszę w ogóle nasiona kupić, pomidor i salami. Taka jedna z moich, można powiedzieć, ulubionych sklepowych wędlin, bo zasadniczo to ja wędliny bardzo mało jem. Dzień dobry, ja tutaj tak dosłownie na chwileczkę w wersji takiej sote, bo jestem już praktycznie jedną nogą na polu. Lecę, uciekam tutaj do mojej roboty, do mojej pracy, ale przychodzę Wam podziękować za, no, za takie zapytanie, co się dzieje, że dzisiaj w poniedziałek o poranku nie było filmiku. Bardzo miło mi się zrobiło i stwierdziłam, że odpalam kamerę, mimo że nie jestem tutaj jakoś tak wizualnie gotowa do nagrywania, bo ja zasadniczo w pole chodzę bez makijażu, gdzieś nie wyobrażam sobie iść w makijażu w pole, bo ja i tak tam będę brudna, bo wiadomo, jak to praca w polu i dopiero jak wracam, to dopiero się uszykuję. Zawsze tak było i tak chyba teraz będzie właśnie, że ja będę, no zresztą zawsze chodzę, jak idę pielić, to zawsze chodzę bez makijażu, ale teraz jakoś tak zaczynam sobie przestawiać ten mój czas dzienny, organizację pracy, więc śniadanie już jest zrobione, mimo że to jeszcze nie jest moja godzina na śniadanie, ale no nie chcę też pójść tak, wiecie, na całkiem na głodnego w pole, żeby tam nie przewrócić się, bo jestem sama i kto mnie w razie czego podniesie. No ale to nie o tym. Przychodzę Wam podziękować za wszystkie prywatne wiadomości, które żeście dzisiaj napisały do mnie w związku z brakiem filmiku. Czy jest u mnie wszystko ok? Więc u mnie jest wszystko ok. Już tam taką małą rolkę zrobiłam na Instagramie, bo osoby, które tam mnie obserwują, to też pewnie zastanawiają się, dlaczego nie ma tego filmiku. Więc tam Was już poinformowałam i bardzo miło mi się zrobiło, że tyle osób czeka na te moje filmiki o poranku, że tyle osób pije ze mną kawusie. To jest naprawdę bardzo, bardzo miłe, takie bardzo motywujące, ale tak jak Wam wczoraj mówiłam wieczorkiem, jak się z Wami rozłączyłam, skorzystałam z rady właśnie Ani i spędziłam czas z rodzinką, bo wiadomo, póki jeszcze dzieciaczki są w domu, to trzeba z tego wszystkiego korzystać. Była piękna pogoda i stwierdziłam, że nie siedzę przed komputerem, nie montuję, tylko uciekam na spacer. Późno żeśmy wrócili, no i tego filmiku nie było, ale to też już wiecie, ja wiem, że się powtarzam, ale naprawdę się nie spodziewałam, że tyle osób czeka tam po drugiej stronie na te moje filmiki. No, nie spodziewałam się tego, naprawdę nie spodziewałam się tego i za to Wam bardzo, bardzo dziękuję. A teraz już kończę gadać, znikam, jem to śniadanie, uciekam w pole, powieszę jeszcze po drodze pranie. Później przyjdę, to pokażę Wam taki nieduży haul zakupowy z Lumpeksu, bo oczywiście tam też byłam, poczyniłam zakupy, ale ostatnio tego w sobotę Wam nie pokazałam, zostawiłam sobie to na ten tydzień. A co ten mój kiciuś robi? Czy Wy widzicie tą łobuzicę? Widzicie tą łobuzicę? To jest łobuzica totalna. Coraz bardziej łobuzuje, już nie śpi całą noc, tak jak ją tutaj pochwaliłam. Teraz budzi się już o 4 rano. Okej, znikam. Później przyjdę już taka, wiecie, wyszykowana, gotowa do nagrywania, piękna. Żeby tutaj nikogo nie straszyć, to oczywiście jest taki żarcik. A teraz życzę Wam smacznego, jeżeli coś jecie i ruszamy z tym żyćkiem i z tą naszą robotą.
Jestem, wróciłam z pola, zrobiłam sobie kawusię, ogarnęłam się przede wszystkim i teraz będzie chwila odpoczynku, ugotuję obiad, zabieram się za złożenie filmiku na jutro. Jeszcze nigdy chyba nie dostałam tylu zapytań, co się dzieje, że dzisiaj nie ma filmiku, bo cały czas piszecie, gdzie jest filmik, dlaczego go nie ma i czy wszystko ok. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo miłe. Moment, bo ktoś tu na mnie się wdrapuje. Kysz, 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 kysz. Trzeba odganiać jak mysz tą moją kysz. Nie, kysz, 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 kysz. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie wyobrażam sobie, jak ja będę chodziła później, jak już będzie naprawdę gorąco, bez spodni, bo przecież te pazurki to będę czuła chyba w każdej jednej mojej żyle. Ogarnęłam się. Dzisiaj nie używałam żadnego podkładu. Dzisiaj nałożyłam sobie taki bardzo lekki CC krem, BB krem. Ten BB krem, który Wam w zeszłym roku polecałam, on był kupiony na Contigo, a jest z Monisha. Monisha? Bardzo dobry. Napiszę Wam nazwę tutaj na dole w opisie filmiku, bo naprawdę jest przegenialny. I to jest mój ulubiony BB albo CC krem, jeżeli chodzi o taki okres wiosenno-letni, więc powoli będę chyba odchodzić z podkładów właśnie na rzecz tego CC kremu, bo naprawdę jest dużo, dużo lepszy i na okres takich upałów to aż tak bardzo tutaj nie trzeba pudrować twarzy i nie nakładać tylu fluidów. Ja już tutaj oczywiście też jestem w fartuchu, tak jakby nie było, bo przygotowuję się właśnie do gotowania tego obiadu. A teraz chcę Wam tak mniej więcej powiedzieć wszystko to, co mam Wam teraz do przekazania, bo zaraz znowu zapomnę, a przypomniałam sobie, o czym miałam Wam wczoraj powiedzieć, ale już wczoraj nie odpalałam kamery, stwierdziłam, że dzisiaj Wam dopowiem to, co miałam Wam wczoraj powiedzieć. A wróciwszy jeszcze do tego mojego podkładu, przypudrowałam się, bo taka czerwona wróciłam z pola, że stwierdziłam, że się mnie przestraszycie, zresztą sama siebie przestraszyłam się, bo naprawdę byłam okropnie czerwona. Tutaj poliki całe czerwone, nos czerwony, czoło czerwone. Nie wiem, czy ja się już tak, wiecie, opaliłam. Co prawda ja się nie opalam na... Do szafki weszła. Nie opalam się na brązowo, tylko ja najpierw opalam się na czerwono, więc można było powiedzieć, że przypominałam takiego raka czerwonego, co mi się tutaj w ogóle, ale to w ogóle nie podoba, więc poszłam, ogarnęłam się i teraz już gotowa jestem, można powiedzieć, żeby tutaj chwileczkę z Wami pogadać. Najpierw zajmę się obiadem, a później pokażę Wam te kilka rzeczy, które kupiłam w Lumpeksie. Na pewno je Wam pokażę, bo zaraz znowu je położę i będą tak leżeć w kącie, a tego nie chcę. Proszę stamtąd wyjść. Proszę stamtąd wyjść. Co tu tam masz? Dobra, znalazła sobie zabawkę. A gorzej jak z dzieckiem, naprawdę gorzej jak z dzieckiem. Wszędzie wlezie, wszędzie wszystko ciekawi, co gdzie jest. Wspina się. Dobrze, że tylko po firankach nie chodzi, bo tutaj widziałam chyba na profilu na Instagramie, czy... Tak, na profilu na Instagramie widziałam, że u jednej dziewczyny koty chodzą nawet po oknach, jak są otwarte, także w szoku jestem. Tylko, że tamta dziewczyna mieszka chyba w bloku i ona ma siatkę założoną w balkonie. No wiadomo, żeby te koty nigdzie dalej nie poszły. Więc to, no i widzicie, i rozbiła mnie teraz stropu i nie wiem, o czym miałam Wam powiedzieć. Miałam Wam powiedzieć o tych ciuchach, więc najpierw obiad, później ciuchy. W trakcie jeszcze zmontowanie filmiku, to znaczy on jest tam trochę podmontowany, tylko chciałam podłożyć głos pod Pepko, no i zobaczę, co mi z tego wszystkiego wyjdzie, czy podłożę ten głos, czy nie, bo jak zaczną tutaj zaraz się schodzić ze szkoły, to też będzie ciężko, a chcę to wszystko ogarnąć jak najszybciej, bo chcę jeszcze wrócić, ale może nie w pole tam w truskawki, tylko tutaj bym sobie zrobiła rabatę tulipanową, bo tak jak widzieliście, chwasty rosną, a tulipany się rozwijają, a chcę też sobie zrobić takie pamiątkowe zdjęcie. Tulipany i magnolia na jednej rabacie. Więc zobaczyć muszę, ale na pewno jeszcze gdzieś pójdę i będę coś pielić. Oczywiście zrobiłam sobie kuku, więc tutaj muszę zaopatrzyć się w środki opatrunkowe. Trochę boli, bo wbił mi się taki
No nie pręt, bo jakby pręt mi się wbił, to bym leciała tutaj, szukałabym karteczki. Ja mam w ogóle karteczkę i muszę ją odszukać, tak a propos, na zastrzyk przeciwtężcowy, bo ja mam karteczkę z zastrzykiem przeciwtężcowym, on jest ważny 5 lat. Chyba jeszcze nie minęło 5 lat od tego, jak mi dali zastrzyk, a to właśnie na samym początku pandemii, jak miałam tą nogę oparzoną, więc chyba jeszcze 5 lat nie ma od tutaj ogłoszenia wtedy tej pandemii nieszczęsnej. I wtedy miałam właśnie zastrzyk przeciwtężcowy robiony, więc no ja chwilowo jeszcze jestem raczej zabezpieczona. A to nie wbił mi się pręt, tylko wbił mi się ten taki chaszcz, co są takie rośliny i one później rosną, taki badyl, to schnie i później właśnie są takie twarde chaszcze. I ja wzięłam, stuknęłam ręką i gracka wbiła się w ziemię, ręka poleciała na ten chaszcz i kawałek takiego, no dosłownie taka, można powiedzieć, przerośnięta drzazga wbiła mi się tutaj w rękę, zrobiła mi się dziura, krew leciała. No ale to już wiecie, nie będę tutaj ze szczegółami opowiadała, bo ja nienawidzę widoku krwi i na samą myśl dostaję od razu ciarki na plecach, więc ja nienawidzę widoku krwi w życiu. No i skubana wyszła. No i skubana wyszła, nie dała teraz za wygraną. No nie zdążyłam ją tutaj zrzucić. Gotuję tak a propos torosu. Ale dawno z nikim nie gadałam. Sama jestem w domu, więc muszę tutaj przynajmniej do was się wygadać, bo do kogo mam chwilowo innego się wygadać, jak nikogo tutaj nie ma. Muszę teraz pojechać właśnie, to znaczy pojechać. Ja już napisałam wiadomość, żeby jak będzie wracał, to żeby kupił środki opatrunkowe. No oczywiście nie zrobiłam tutaj, wiecie, jakiegoś lamentu, że coś mi się stało, bo nic mi się nie stało poważnego, no ale jednak boli, bo to nie była, wiecie, taka malutka drzazga, jak to zasadniczo nam wchodzi w palec. Chociaż te drzazgi malutkie też, jak wejdą, to bardzo bolą, a to była taka przerośnięta drzazga, więc boli. Zrobiło się tak troszeczkę sinę, później to zobaczę, jak przywiezie nowe środki opatrunkowe, bo nie mam żadnych środków opatrunkowych, wszystko wyszło. Znalazłam tylko takie naklejki, to kiedyś dostałam od pani przedstawiciel z PZU, jak była tutaj u nas. I no i dała mi właśnie takie o, gratisy, nie? Między innymi to mój kajecik, w którym ja zapisuję swoje, zawsze wasze tutaj przepisy i dała mi właśnie te plasterki, tylko to miałam w domu. A więc trzeba tutaj teraz na okres taki, wiecie, zaopatrzyć się w plastry opatrunkowe. I czuję, że znowu tak gadam nie po kolei, ale naprawdę chciałam wam tak wszystko po kolei tutaj już powiedzieć. Więc to, a to co miałam wam wczoraj powiedzieć i sobie przypomniałam dopiero po rozłączeniu kamery, to pewnie żeście słyszeli, jak tutaj nagrywałam wam przebitki z mojego ogródka i pokazywałam to drzewo, nad którym się zastanawiam, czy go ściąć tak na króciutko, czy zostawić tak jak jest i czekać, aż te liście wyrosną. Ale nie wiem właśnie, czy on tutaj wypuszczał te liście, czy ta kalatea. Dobrze chyba wam powiedziałam, bo ja to mylę. Po mojemu to jest fasolka, także wiecie o co chodzi. I ona tak jakby wypuszczała z tego pnia świeże liście. Ja tak zaobserwowałam właśnie tutaj na filmiku na Instagramie, bo tam też różnych ogrodników obserwuję. I, ale to już wam wczoraj powiedziałam, to już nie będę się tutaj powtarzać, ale jak wy wiecie, to piszcie w komentarzach. I wtedy mąż powiedział, że tak wiecie, zaczął taką rozmowę, że musimy dokupić jeszcze jedną tą tutaj brzoskwinię. Tylko tu u nas nie rośnie brzoskwinia, tylko w tamtym roku kupiliśmy na targach tych kwiatowych albo na tych drugich, tych rolniczych, kupiliśmy pigwę. I mi powiedział, trzeba jeszcze jedną dokupić. Nie, ja mówię, no tak, trzeba dokupić właśnie tą pigwę, można dokupić, bo ładnie się przyjęła. Mówię, że trzeba dokupić tą brzoskwinię, którą żeście w zeszłym roku tutaj kosą mi skosili. I mówi tak, no i gruszkę też muszą ci odkupić. A ja tak słucham i sobie myślę, jaką gruszkę? I pytam, jaką gruszkę? A on mówi, a co, nie widziałaś, jak poszłaś na inspekcję, że nie masz drzewka? I ja mówię, no w sumie to nie zauważyłam, wiecie, jakby to było drzewo już duże, tak jak śliwka,
no to to bym zauważyła. A że to jest malutkie drzewko, chudziutkie, co prawda kwiatki miało, no to tego nie zauważyłam. A właśnie powiedział mi, że nie wie jak to zrobił, ale cofał traktorem, tak cofnął, że prosto w to moje drzewko, w tą moją gruszę i grusza się złamała. Ona zapewne odbije, bo nie jest do końca złamana przy samej tutaj ziemi, tylko tak w połowie. Wszystkie kwiatki oczywiście są połamane, ale no mam nadzieję, że tam ma jeszcze taki jeden, to jak rośnie, to ma jeszcze taki jeden, tutaj wiecie, to może to wypuści i będzie to na przyszły rok, ale chciałabym właśnie jeszcze też gruszę dokupić i to miałam Wam wczoraj powiedzieć, że trzeba jednak tych naszych chłopów też pilnować jak oczu w głowie, bo inaczej będą wielkie straty. No u nas czasami są takie straty, no ale to trudno, wiadomo, drzewko odrośnie, a jak nie, to się odkupi, ale szkoda mi, no bo zauważyłam, że sporo tych kwiatów było. Dzisiaj zrobiłam właśnie taki obchód jeszcze z rana, jak szłam w te truskawki i zobaczyłam właśnie, że było sporo kwiatów. No i to miałam Wam wczoraj powiedzieć, i to mi wyleciało z głowy, no bo w sumie no to tak wiecie, codziennie to się nie zdarza, więc to można zapomnieć. No i nienagadanej kucharce rosół z gara prawie wyskoczył, także kończę chwilowo te moje wywody. Później do Was wrócę z tym holem zakupowym i dalej będę jeszcze tutaj opowiadać, jak coś mi się przypomni. A na razie znikam, biorę się za ten obiad, za tą moją robotę. Tam w salonie, nie dość, że ciuchland tutaj sobie położyłam z brzegu, żebym nie zapomniała, to oczywiście jest cała sterta ubrań do prania i też to muszę ogarnąć jakoś tutaj na dniach i ogólnie to poprać już te kurtki, pochować buty zimowe, ale to najpierw chcę zrobić te truskawki i malinę, bo to mnie najbardziej przeraża. No i dalej będę jakoś tutaj powoli działać. Muchy już są i też już mówiłam do męża, że musimy wymierzyć okna i zrobić ramki. Koniecznie pojechać tam do tego naszego sklepu, skąd braliśmy okna i wtedy tam nam dopasują idealnie te ramki, bo te muchy to mnie po prostu do szaleństwa doprowadzą. Wczoraj też były dwie w łazience. Najpierw musiałam je pousuwać, dopiero później mogłam się tam nagrywać. Dobra, znikam, bo będę tak gadać i gadać i gadać, a filmiki miały być troszeczkę krótsze w okresie, jak to ja Wam ostatnio powiedziałam, wakacyjnym. Nie, to jeszcze nie wakacje, ale pogoda można powiedzieć, że już jest iście letnia i taka wakacja. Lecę po lubczyk, bo ładnie mi wyrósł i do rosołu chcę sobie dodać. I od razu Wam stwierdziłam, że pokażę tą gruszkę, także o, tutaj ma jedną taką jakby odnogę, więc nie wiem, czy to jeszcze uda mi się uratować, czy już nie, bo na takiej wysokości właśnie jest złamana i tyle miała kwiatków. Tutaj kwiatunie, tu kwiatunie, tu kwiatunie, widzicie, o, coś takiego, no trudno, trudno. Tego to też widzę, że nie będzie, ale to już Wam mówiłam, bo to już było w tamtym roku właśnie zmarnowane, więc tego nie będzie, a reszta drzewek jest nawet spoczko i moja jabłoneczka też ma kwiatuszki czerwone. I tutaj też jest drzeweczko, ale nie wiem, co to jest za drzeweczko, też ma kwiatuszki czerwone. I moja, zaraz Wam powiem, czereśnia też ma kwiatuszek jeden, ale ma. Poziomeczki też już mają kwiatuszki, bardzo się ucieszę i teraz jak będą w tym na tych targach albo może u nas w Chełmie będą, to jeszcze sobie dokupię poziomeczek i sobie jeszcze posadzę, bo chyba nie ma tutaj szczepek. Nie wiem, czy one tak samo się rozrastają jak truskawka, czy trochę inaczej, także wypielę tutaj też i będę miała, o, a jeszcze porzeczka właśnie, przypomniałam sobie teraz, a tutaj mam lubczyk, albo inaczej dziewczyny też na to mówią magi, ale czego to jest magi, to ja nie wiem, także biorę gałązkę i idę rzucić do rosołu. Trzeba było przynieść coś, albo dwie gałązki, nie, jedna wystarczy może, albo dwie gałązki, będzie lepszy rosół. A tutaj są te moje eksperymentalne porzeczki, ale teraz to ja już nie wiem, czy one się przyjmą, czy one się nie przyjmą. Ładne były wcześniej, teraz nie wiem, czy ich tutaj słońce nie podpiekło trochę.
za bardzo i nie wiem, czy coś z tego będzie. Z tego może będzie, ale nie wiem, nie wiem nic. Zobaczymy, co będzie z tym dalej, bo właśnie zapomniałam o nich. Ale no mokro mają, także może coś i będzie. Naleśniki usmażone, takie troszeczkę większe, bo smażyłam na tej nowej patelni. Bardzo dobrze mi się sprawdziła. Tutaj rosołek z ziołem miłości, bardzo ładnie pachnie. A patelnia, proszę bardzo, i już widzicie, znowu coś się tutaj tak delikatnie zaczęło przypalać, co mnie oczywiście bardzo denerwuje, ale mam nadzieję, że zaraz po umyciu zejdzie. Także ja zajadam, a Wam życzę smacznego, jeżeli też coś jecie. Ok, obiadek zrobiony, obiadek zjedzony, filmik zmontowany, właśnie zapisuje się chwilowo na komputerze, zostało tylko przerzucić go na YouTube, oczywiście jak się zapiszę i teraz przechodzę do takiego małego holu zakupowego Zumbexu, bo tak jak wiecie, wspominałam Wam, byłam w sobotę przed samym zamknięciem i to dosłownie przed samym zamknięciem wpadłam i jeszcze tutaj kilka rzeczy udało mi się wyhaczyć. Ja mam jeden ulubiony lumpex i zawsze do niego, jak jestem w Chełmie, zaglądam, bo go lubię. Po prostu go lubię i czasami można bardzo fajne rzeczy tam wyhaczyć. Nie zawsze, ale czasami się zdarza, więc warto jak zaglądać, to niekoniecznie do tego mojego, wiecie, w Chełmie, bo wiadomo, że Wy macie do niego daleko, ale może też macie jakieś takie swoje ulubione, więc warto czasami zaglądać do lumpexu. Można powiedzieć, że 4 rzeczy są bardzo fajne. Jedna to taka, ale wzięłam, bo wzięłam. Pasuje mi, można powiedzieć, do tej mojej stylówki, którą sobie wymyśliłam. Z tym, że tak, dzisiaj Wam pokażę te rzeczy, ale ich mierzyć nie będę, bo przymierzę właśnie je w tym takim moim filmiku, który sobie wymyśliłam ze stylówkami i do którego już od dłuższego czasu zbieram tutaj różne ubrania, bo to miał być taki, wiecie, inny filmik, żeby Wam się tutaj tylko te gary, to pielenie teraz, które zaczyna się bardzo intensywnie, nie znudziło, bo zdaję sobie z tego sprawę, że no jak jest cały czas na kanale to samo w kółko, czyli gary, gotowanie, sprzątanie, no i teraz pielenie dojdzie i sianie, sadzenie, no to może się też ludziom znudzić, więc wymyśliłam sobie właśnie dodatkowo taki filmik ze stylówkami i chciałabym go w końcu nagrać. Ale teraz tak, ten nieduży hol zakupowy i zaraz idę dalej do mojej roboty. Nie wiem, ktoś wchodzi i tak właśnie jak nie, wejdzie ktoś. Nie wiem właśnie, czy ktoś wchodzi, czy ktoś nie wchodzi. Chyba Jucie albo Antoś weszli. Kto wszedł? Antoś wszedł. Antoś wszedł. Tak wiedziałam, że ktoś, bo przecież telefon oczywiście musi być z Antośkiem w dłoni. Dobra, więc lecimy z tym holem zakupowym. Pierwsza rzecz, trochę mam, od razu Wam powiem i przeproszę bardzo, bo mam paznokcie w tragicznym stanie, ale wytrzymam. Może uda się wytrzymać do niedzieli, bo w niedzielę jadę na zajęcia. I to będą zajęcia właśnie z manicure i z pedicure, więc może ogarnę te paznokcie na zajęciach, bo tutaj w domu jak zacznę je robić, to znowu zajdzie mi się cały Boży dzień. A tak pojechałabym na zajęcia i wtedy byśmy tutaj jakoś wspólnie, no nie Wy ze mną, tylko ja z moimi koleżankami wspólnie byśmy jakoś może szybciej ogarnęły temat paznokci, bo w sumie to tak dnia, to troszeczkę mi szkoda na zrobienie paznokci, więc jak mam już taki temat na niedzielę, to tam sobie może jakoś tak przy okazji ogarnę, więc postaram się jakoś tak zasłaniać, szczególnie jedną dłoń, czyli prawą. A więc przechodzimy teraz do holu zakupowego, już Wam wszystko wytłumaczyłam. Pierwsza rzecz, żakiet. Takiego żakietu można powiedzieć, może nie do końca takiego, ale coś podobnego szukałam właśnie w Pepitkę, żeby był w takim stylu jesiennym bardziej, bo ja te żakiety tak widywałam w tamtym roku na jesieni i teraz właśnie tak były w styczniu. Bardzo mi się spodobały, ale ich wtedy nie kupiłam. Znalazłam teraz, tak jak wiecie, w Stradivariusie, ale go oddałam, a w lumpexie znalazłam coś takiego.
Nie wiem, czy to jest jakiś taki, wiecie, obecna moda, czy to jest żakiet vintage, bo to jest z jakiejś marki Mia, tutaj chyba było, trochę będzie śmiesznie wyglądać, no ale tak musi być. Mia Moda, rozmiar 12, kolor, tak jak widzicie, brązowo-beżowy, guziczki ma na rękawach tutaj, takie powiedzmy grzybki, więc tu ma tak wykończone rękawy. Ogólny jest w stanie, bym powiedziała, idealnym. Praktycznie nie widać żadnych śladów użytkowania. Wiadomo, tu jest zapinany na guziki. Zaraz sobie to to znaczy mierzyć nie będą, bo to będzie, tak jak Wam mówiłam, w oddzielnym filmiku, ale go Wam pokażę. Zapinany jest standardowo, tak jak każdy jeden żakiet, 3 guziki i tutaj dodatkowo ten pasek w talii i ma jeszcze chyba kieszoneczki, tak? Nie, nie ma kieszoneczek, to co mi się tutaj wydawało, że ma kieszoneczki? Nie ma kieszoneczek, to może tamten ze Stradivariusa miał kieszoneczki. No i jedyna rzecz, która mi się w nim nie podoba, to jest ten futrzasty dodatkowy kołnierzyk. Na szczęście ten kołnierzyk jest przypięty na guziki, więc ja to od razu odpinam, a zostawiłam to tylko dlatego, żeby Wam pokazać, jak to wyglądało, bo ten kołnierzyk to w ogóle mi tutaj nie pasuje w ogóle. Jeżeli chodzi o skład tego żakietu, to ma w sobie poliester i wiskozę, chyba tak mniej więcej po połowie. Ale zaraz Wam powiem, tylko pozbędę się tego ciortowskiego futerka. Ok, obniżyłam Was troszeczkę, bo miałam wrażenie, że jakoś tak bardzo wysoko stoicie. I no i pozbyłam się już tego futerka, więc teraz zdecydowanie lepiej po mojemu wygląda. Dobra, ten żakiet to Wam przymierzę, bo w sumie tego żakieta to nie ma, żakietu nie ma jak za bardzo tutaj pokazać. On może jest tak... Nie do końca ta dwunasteczka tutaj się mieści, no wiecie, biust, ale jego można nosić też i rozpięty i chyba bardziej podobają mi się żakiety rozpięte, aniżeli takie tutaj zapięte, bo mam wrażenie, że w tych zapiętych to wyglądam tak bardzo poważnie, tak bardzo klasycznie, a to też mi nie o to chodzi, ale o tak to mi się podoba. Ten pasek można ewentualnie wyjąć i będzie już całkiem spoko. Tak jak Wam mówię, stylówkę z tym żakietem pokażę Wam w kolejnym którymś filmiku. Rękawy. No rękawy no to są takie troszeczkę za długie, więc no tutaj to muszę się jakoś zastanowić, żeby je skrócić chociaż o te 2 cm. I wtedy będzie zdecydowanie lepiej. Ale ogólnie to wydaje mi się, że całkiem spoko. Do tego te jeansy, o których Wam mówiłam, albo niebieskie, albo właśnie te beżowe, tak to widzę. I biały t-shirt, który żeście widzieli właśnie z Pepco. I taka by była moja pierwsza propozycja stylówkowa, ale o tym to będzie. Jest to bluzka z tej marki, którą ja tutaj ostatnio usilnie kupuję właśnie w Ciuchlandzie, w Plumpeksie, czyli z Per Una. Czyli to jest taka lepsza właśnie ta wersja Marksa & Spencera, to już się tego nauczyłam od naszej Asi. Bluzka bardzo ładna, spodobała mi się od razu, więc stwierdziłam, że bierę, a co? Rozmiar 10, Made in India, kolor granatowo-beżowy z takimi, można powiedzieć, kwiatkami. No nazwijmy, że to są kwiatki, ciapki i tak dalej. Rękawy bufiaste, baloniaste. Mam granatowe spodnie i właśnie z tymi granatowymi spodniami zamierzam połączyć tą bluzkę, więc to będzie kolejna stylówka. Rękawy są na gumeczkę. No to rękawy na gumeczkę tak niekoniecznie lubią, ale no niech będą. Dół na szczęście nie jest gumeczkowany, więc to jest wielki plus. Tu ma taką jakby falbaneczkę przy kołnierzyku, przy stójce. 2 troczki. Stan bym powiedziała też idealna, akurat taka dość szersza, więc zasłoni tu i ówdzie to, czego ja nie chcę, żeby było pokazane. No i chyba pójdę zamknąć okno,
bo jak się ktoś nie tłucze, to jeździ i tak w kółko. I nie mogę właśnie teraz nagrywać po południu. To znaczy, no mogę, tylko by później będziecie słyszeć takie różne odgłosy. No ale takie jest życie, a to jest vlog z życia codziennego, a nie jakieś tutaj, wiecie, wymyślanie nie wiadomo czego. A dół wykończony tak, no zwyczajnie, czyli zaobrąbiony, ale naprawdę bardzo ładna, bardzo mi się spodobała i za 6 zł wpadła do koszyka, że tak to powiem. Jeszcze zobaczymy skład, ale wydaje mi się, że ona też ma dobry skład, bo ja ostatnio bardzo zwracam uwagę w Ciuchlandzie na te składy. Zasadniczo to żadnych poliestrów nie biorę. Tak, 100% wiskoza. Dlatego właśnie stwierdziłam, że bierę. Stylówka w kolejnym blogusiu. Kolejna rzecz, to będzie dla Julci. Ja Julci wtedy robiłam zdjęcie, ale ona mi nie odpisywała, a są to spodnie z H&M-u za 7Z. Stan bym powiedziała, że też są idealne jak nowe. Bardzo ładne, w taką krateczkę, pepitkę, coś takiego. Można nawet powiedzieć, że są takie dość eleganckie, ale jak dołożyć do tego czy biały t-shirt, czy czarny t-shirt, do tego jakaś ładna kurtka, jakiś ładny żakiecik i też ładna stylówka powstanie. Tutaj ma kieszonki z przodu, standardowo, z tyłu nie ma, z tyłu to są atrapy, zapinana na zamek błyskawiczny, ma dwie haftki i guziczek, gumeczka, żeby tutaj jeszcze bardziej w pasie były dobre, także naprawdę są bardzo fajne, spodobały mi się i stwierdziłam, że biorę, także coś takiego. Myślę, że Julcia Wam kiedyś się pokaże, bo nie wiem, czy zrobi jakieś takie małe mierzymy. I to jest, nie wiem, czy to jest 40, bo dla mnie to jest jakieś wąziutkie, bo ja na przykład z moimi tutaj, wiecie, gabarytami nie wejdę raczej w to takie wąziutkie, ale Europa 40, UK 12. 170 na 76A. To chyba jakieś nie nasze oznaczenia, ale to już mniejsza z tym. I to było, a w sumie to jest, jak się dopatrzę, to Wam powiem, 100% poliester. No tutaj to nie sprawdziłam, ale spodoba... 100% poliester, fakt, tutaj nie sprawdziłam, ale one mi się naprawdę spodobały i stwierdziłam, że za 7 zł spodni w H&M-ie nie kupię. Dlatego wzięłam. Dobra, kolejna rzecz, bo to czuję, że będzie 5 sztuk, a godzinek gadania. Kolejna rzecz, jest to taka, można powiedzieć, bluzka koszulowa, ale taka bardziej z odkrytymi ramionami, no tak zwana kamizelka. Nie wiem, jak to inaczej można jeszcze określić. I to jest połowa lnu, więc też bardzo fajny skład. Kieszonki na wysokości biustu w kolorze niebieskim, a wyżeście pisały, że dobrze wyglądam w niebieskim, a więc stwierdziłam, że też biorę. Marka Marks & Spencer Collection. Ona kosztowała 7 zł i stwierdziłam, że za takie pieniądze też ją biorę. Ona jest taka troszeczkę dłuższa, bo jak tutaj ją tak nawet przyłożę, to sięga mi aż do ramion. Więc w sumie jakieś takie kolarki, bo raczej tak to nie wyjdę w niej, ale jakieś takie krótkie kolarki i też wydaje mi się, że będzie fajną letnią stylówką. Ona jest taka troszeczkę szersza, ale aż tak bardzo szeroka nie jest. I powinna być dobra, a na lato powinniśmy mieć takie troszeczkę bardziej przewiewne te rzeczy. I ona tutaj, zaraz Wam powiem, no teraz coś kot robi. Europa 40, więc no całkiem spoko rozmiar. A jeżeli chodzi o skład, to jest 63% flax, czyli linen, tak tutaj jest napisane. I 37% bawełna. No to stwierdziłam, że z takim składem za 7 zł to żal nie wziąć, prawda? Więc wylazła razem ze mną stylówka w kolejnym. Tylko nie mam kolarek, więc będzie problem. No i teraz tutaj można powiedzieć taka rzecz, która no raczej na letnią stylówkę, to ciężko nazwać, że będzie letnią stylówką, ale ja uwielbiam takie sukienki. Uwielbiam sukienki sweterkowe, a to po prostu no jest boskie.
To jest boskie w kolorze czarnym. Tutaj dekolt wykończony takim jakby sweterkowym splotem. Guziki tutaj, no i to mi się tak spodobało, że stwierdziłam, że biorę. Stan idealny. Rękawy są wykończone tak, także tutaj też na mankietach są takie sweterkowe sploty. Dół jest prosty. Wydaje mi się, że będzie bardzo fajną sukienką na takie, można powiedzieć, nawet i letnie, chłodniejsze dni, bo wiadomo, że no w lecie to też nie mamy ciągle 30 paru stopni. Teraz znowu idzie jakieś takie ochłodzenie, więc no nawet i na teraz, jak przyjdzie to ochłodzenie, te 12 stopni, to wydaje mi się, że będzie super sukienka. Sięga mi za kolano, więc dla mnie to jest taka idealna długość sukienki, czy idealna długość spódnicy, bo ja w takich lubię się najbardziej, nie lubię pokazywać kolan, bo ja mam łydkę, później mam takie masywniejsze tutaj tak jakby kolano, czyli łydeczka, później idzie tak i później idzie to całe udo. I tego właśnie miejsca pokazywać nie lubię. No i tak to jest właśnie, wygląda bardzo ładna, super. To już w ogóle mi nic nie mówi, bo to jest taka marka, proszę bardzo, rozmiar 40, 14 UK i tak dalej. I filmik się nie zapisał, bo nie ma pamięci na komputerze, więc idę dalej czyścić dysk. No i tak to czasami też bywa. Jakiś John Browns. Nie wiem, czy to jest amerykańskie, czy nie. Co prawda tutaj też skład nie jest taki genialny, bo tutaj jest akryl 80% i 20% poliamid, ale ja to wzięłam bez względu na skład, bo naprawdę bardzo mi się spodobało. No i tyle. Nagadałam się Wam o 5 ciuchach przez prawie 20 minut, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ja teraz znikam. Idę czyścić dysk. Wyczyszczę dysk, postaram się zapisać filmik. Tu patrzę, co moja kotysia robi, bo kotysia usiłuje gdzieś skoczyć, prawda? Prawda, pani kotysiu? Tak? Usiłujesz coś tworzyć. I idę jeszcze troszeczkę tutaj popielić, bo chcę, tak jak wiecie, wypielić rabatę z tulipanami, ale o tym dowiecie się później, jak to już zrobię. Mamy już wieczorek i standardowo przychodzę się z Wami pożegnać i tak troszeczkę podsumować dzień. W sumie tak naprawdę to chyba aż tak dużo tego podsumowania na dziś to nie mam. I choć się taka troszeczkę mała zmiana kadrów, żeby Was tutaj też codziennie znowu nie zanudzać kadrem z łazienki i tą moją taką, powiedzmy, pielęgnacją wieczorową. Także dzisiaj pożegnanie z salonu. Filmik jeszcze tam przesyła się na YouTube, bo były oczywiście tutaj też takie małe komplikacje. W telefonie brak pamięci, na laptopie brak pamięci, więc trzeba będzie jakoś tutaj ruszyć z tym montażem tych moich przepisów, bo mam jeszcze 2-3 przepisy do zmontowania na te Julci muffiny szpinakowe, na sernik i to mięso też mam tutaj właśnie do zmontowania, więc chyba któregoś wieczoru zacznę takie montowanie, żeby pozbyć się tego wszystkiego materiału, żeby opróżnić tutaj moją pamięć, bo dzisiaj, żeby zapisać ten filmik soboty, który żeście widzieli już we wtorek, teraz to znowu będzie tak troszeczkę zamotane, no ale mam nadzieję, że wybaczycie mi tą moją jednodniową nieobecność. I tak się zastanawiam, czy właśnie nie zrobić takiej jednodniowej nieobecności w związku z tym, iż no mam tak więcej czasu, żeby nadrobić komentarze, bo dzisiaj sobie nadrobiłam komentarze z niedzieli, bo w niedzielę mnie nie było, bo byłam na zajęciach, a później zrobiłam sobie wolne, więc nie będę ukrywać, że tego wolnego sobie nie zrobiłam, a jutro rano ogarnę sobie komentarze z soboty i będę miała już tak mniej więcej trochę więcej wyrównanych tych komentarzy do odpowiedzenia, czyli na więcej komentarzy będę w stanie odpowiedzieć. Tak właśnie się tutaj teraz zastanawiam wieczorkiem, czy właśnie nie zrobić takiej jednodniowej przerwy, na przykład właśnie w poniedziałki. A żeby tutaj, tak jak Anetka pisała, mieć niedzielne popołudnia właśnie tutaj dla rodzinki, jak będą wracać oczywiście z zajęć, to żeby mieć, albo ogólnie, żeby mieć takie niedziele bez montowania. To się nad tym zastanawiam, za radą właśnie tutaj
Anetki, bo Anetka też się zastanawiała, dlaczego mnie nie ma, no i wyjaśniłam, więc właśnie napisała właśnie, no tak jak Wam mówię, z tymi właśnie dniami niedzielnymi, wolnymi dla rodzinki, więc tak nad tym teraz tutaj debatuję. Jeszcze zostało mi zrobić oczywiście opis i miniaturkę do tego mojego vlogusia. Widzę, że coś tutaj tak się poprawiło, bo ostatnio nie byłam w stanie zrobić takich wycinków z kadru, z filmiku, bo zasadniczo to ja te zdjęcia na miniaturki to sobie wycinam, takie zdjęcie robię z kadru, z filmiku i wtedy robię właśnie tą miniaturkę, więc coś widzę, że jednak się troszeczkę tutaj poprawiło, bo ostatnio zrobiłam normalnie zdjęcia, więc już te miniaturki wróciły, można powiedzieć, do takiego innego formatu, bo na początku to był tylko wycinek z filmu, tak jak YouTube sobie tutaj wybrał miniaturkę, to takie były. Później zaczęłam robić sama i tak się zastanawiam, które są lepsze, bo w sumie to chyba te, które YouTube sam jakby wycina z filmiku, to jakoś taką chyba mają większą klikalność, tak mi się wydaje. Bynajmniej tak pokazują statystyki, więc tak też nad tym debatuję i się zastanawiam. Chociaż te inne, te takie, co robię sobie podszyte okienka, to można powiedzieć, że są takie, można, bardziej ciekawsze, no nie wiem, nie wiem, zresztą to są takie, wiecie, moje przemyślenia na temat właśnie tutaj, no takich różnych moich YouTube'owych przemyśleń. Jeżeli chodzi o rabatę tą z tulipanami, no to niestety nie udało mi się jej zrobić, bo ona jest od północy zasłonięta tujami. Słońce jak pada, to tylko jest kawałek przez część dnia od wschodu, a później chowa się za dom i ta rabata to jest tak mokra, że tutaj też w komentarzach Ania Głowala pisała, właśnie chyba Anetka też pisała, że u nich na polach jest bardzo mokro, więc no to jak tak się zastanawiałam, no bo u nas padał deszcz w piątek, nie, w sobotę rano jeszcze była zlewa. Później tego deszczu już nie było, więc no u mnie na polu i od południa to ta ziemia, bym powiedziała, że jest taka bardziej przesuszona, a tutaj poszłam teraz wieczorkiem, tak jak Wam mówiłam, poszłam, chciałam wypielić moje tulipany, żeby ta rabata była taka ładniejsza, żeby nie było chwastu, żeby Wam ładnie później zaprezentować rozkwitnięte tulipany, bo też chciałam sobie zrobić jakieś takie zdjęcia, jak już będzie ta rabata, można powiedzieć, w pełnej okazałości, chociaż te hiacynty to jakieś takie marne są. Może trzeba kupować takie inne cebule, a nie te, które później wysadzam, jak hiacynty mi przerosną tutaj, no wiecie, przekwitną w domu, wiecie o co chodzi, to później ja to wszystko daję do ogródka, no i mam wrażenie, że te hiacynty, jak już są drugi raz posadzone na dwór do ziemi, no to one nie są takie w pięknym rozkwicie, tak jak w domu, więc nie wiem o co chodzi, bo tam to dosłownie mają po trzy te kwiatki, tu są takie, wiecie, nie za bardzo okazałe, ale tulipany wydają mi się, że są takie dość ładniejsze. Więc chciałam to wypielić, żeby to było ładnie, ale ona jest tak mokra, że ja tam trochę pogrzebałam w tej ziemi i stwierdziłam, że nie ma sensu pielić, bo tam wszystko się marze. Także jutro chyba jeszcze nie pójdę w te tulipany, nie będę jutro pielić, tylko poczekam, aż ta ziemia tak dobrze przeschnie i dopiero ją wypielę, więc może jeszcze te tulipany nie będą przekwitnięte, bo też bym właśnie chciała sobie tutaj narobić zdjęć. Ale na jutro też mam już plany, a więc jutro standardowo. Mam nadzieję, że tym pieleniem też Was tutaj nie będę zanudzać, ale naprawdę, jeżeli to mają być vlogi takie z mojego życia, no to ja na chwilę obecną walczę nadal z chwastami w truskawkach, więc rano idę z powrotem walczyć z truskawkami, czyli z chwastem w nich, bo chcę już mieć też tak wypielone, żeby to było czyste. Rozważam decyzję też, to znaczy decyzję. Może nie decyzję, tylko rozważam propozycję Darii z wyściółkowaniem słomą, a więc o tym też już do męża mówiłam, że może właśnie byśmy tą słomą wyłożyli grządki truskawek, wtedy by nie rósł tak ten chwast, bo znowu nie wyobrażam sobie
tych folii, tych czarnych. Tego nie chcę, bo ja na tym już miałam. Ja na tym już testowałam truskawki i to mi się w ogóle nie sprawdza. Więc jeżeli mam sadzić na czarnej folii, na tej włókninie, agrowłókninie, to wolę właśnie, żeby truskawki były pielone non-stop, aniżeli mają mi rosnąć na tej włókninie. Bo tam chwast i tak rósł i później tymi dziurami wychodził i to nie wiadomo było, co tutaj pielić. Bo nawet nie było, jak pielić, więc tego na pewno nie będę umiała, ale rozważam właśnie tutaj tą propozycję, którą napisała Daria, czyli żeby wyściółkować słomą międzyrzędzia w truskawkach. A więc to, no i po zapieleniem to pewnie będzie jutro obiad, no i będzie ogarnięcie domu, bo w salonie też jest, no taki, wiecie, teraz jest, można powiedzieć, w salonie zrobiona prasowalnia. Mam mnóstwo ubrań, bo po świętach, to znaczy tak, przez okres świąteczny nie była pralka ruszana, nie było prane, dopiero po świętach zaczęłam prać, a więc teraz to wszystko wysycha, schnie, no i z salonu mam zrobioną prasowalnię, więc muszę to też ogarnąć i muszę ogarnąć moje pomidory, bo papryki widzę, że się tak troszeczkę poprawiły, wszystkie stoją, ale teraz trzeba pikować pomidory. Jeżeli chodzi o pory, to jest to już moje ostatnie podejście do wysiewu porów, no chyba że będę jeszcze tutaj jakby testować w przyszłym roku, ale na chwilę obecną nie widzę sensu wysiewania porów tutaj na rozsadę. Jeżeli chodzi o pelargonie, są nawet spoko. Jedna chyba się tutaj połamała, ale to tylko dlatego, bo chyba kotenieńka ją troszeczkę tutaj uszkodziła. Reszta, powiedzmy, jest ok. I chyba trzeba zacząć będzie to wszystko hartować, bo to musi stąd wyjechać z domu. A trzeba by było zacząć właśnie już w takie cieplejsze dni, zacząć hartować. Chyba jutro wezmę i może na chwilę wyniosę ten cały regał na taras i tam sobie trochę postoi. Wiem, że dzisiaj było u Kasi In, bo widziałam na Instagramie, wstawiła relację 32 stopnie w cieniu. Nie śledzę aż tak dobrze Kasi, więc nie wiem, z którego ona jest tutaj rejonu kraju, ale zapewne gdzieś tak wnioskuję, że z południa, więc no wy tam żeście mieli dzisiaj, tutaj zwracam się do osób mieszkających w południowej części kraju, mieliście tam piękną pogodę, taką no już typowo wakacyjną, typowo letnią, 32 stopnie. U nas nie było 32 stopnie, było cieplutko, nie powiem, momentami nawet bardzo, ale nie sprawdzałam termometra, więc nie wiem. Jutro ma być u nas niby 26, więc dalej będę walczyć. Jeżeli chodzi o tutaj rękę, to mam zrobiony nowy opatrunek. Trochę mnie czuję, że szczypie. Jak mocniej nacisnę, to mnie boli, ale to jest tylko no taki jakby dziurka. Może wielkości tego tutaj otworu, co mam na tym plastrze. No wiadomo, że to jest nic nieprzyjemnego, bo to jednak było dość głęboko wbite, więc no troszeczkę się pogoi, ale nie widzę, żeby tutaj coś gdzieś się, wiecie, szło, tak zwana pręga, bo to oczywiście też obserwuję, więc jest wszystko ok, poboli i przestanie, ale trzeba uważać jak się upieli, bo nawet i chwastem można sobie zrobić ranę i nieszczęście gotowe. Dobra, znikam. Nie będę tutaj już przedłużać, nie będę jakoś specjalnie zabierać czasu i opowiadać nie wiadomo czego, bo to też nie o to chodzi, także znikam, widzimy się jutro, czyli we wtorek. Życzę Wam cudownego dnia, wszystkiego dobrego, zdrówka, bo wiem, że też co po niektóre osoby tutaj walczą z różnymi chorobami i nie mówię tutaj o przeziębieniu, tylko o takich innych chorobach, także dużo zdrowia, samych pozytywnych myśli. I wszystkiego co najlepsze. Do zobaczenia w kolejnym vlogusiu. Pa!